Kto zaczyna? Przywitanie. Siema, widzowie. Alcatraz. Kozioł ofiarny. Kuźnia gier. Tak jest. I to, i toka, i toka. I co? I to maka w sobie. A, oczywiście. Zaczynamy od wylosowania strażników. Na początku czterech. Numer 9. Gdzie jest numer 9? Tutaj. Dawaj drugiego. 5. Ale to te karty od razu wtasowuj, żeby mogły być. Nie, poczekaj, bo to będzie w dwóch turach. Na razie niech robi tego, a później przetasuje i z powrotem. Jeszcze dwóch. Chyba w końcu odkryłem, jak działa ta instrukcja. 3 i 12. 3 i 12. I teraz możesz stosować to i... A w ogóle to jest tak. Tutaj siedzi moja przyjaciółka Natalia, tutaj moja przyjaciółka Oliwia, tutaj mój przyjaciel Kuba, tutaj... Maksymilian, przyjaciel. A tutaj mistrz wszelki gier. A to oni mówią o mnie. Dobrze, nagrało się. Nagrało się. Dobrze, to teraz jeszcze raz. Jeszcze czterech chłopaków. Strażników. 8. 3. O, tu jest dwóch. Tutaj, gdzie krzepę można zdobyć. 5. Znowu. I znowu 9. Nie, tutaj 9 jest tu. U ciebie to jest 9, a u nas to jest 6. Dobrze, teraz losujemy kozła ofiarnego. To może pierwszego kozła ofiarnego zróbmy tak na... Przetasować? Tak. Na ślepo. Na ślepo, no. Czyli bierzemy na ślepo. I ja już mam. 3, 4... Na ślepo, nie wybieraj. Nie wybiera. 3, 4... Ale że ja... Zaraz! To jest remis! A! To jeszcze raz. No czekaj, to jako... Ja! Kto ma remis z kim? No jako niepokojarzysta. A, no dobrze. 3, 4. No. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Jeszcze raz, dobra. Emocjonująca. O, ty? No przegrałem. Dobra, no tak. Czyli... Pan Kuba. A miejsce, gdzie mamy piątki? Właśnie, jeszcze losujemy piątki. Ja wylosowałem w takim razie. Nie chodzę, tak. Dobra, dobra. Zaczynający do mnie, bo jestem pierwszym graczem. Tak jest. Numer... 9. No nie, źle. Blok więzienny. Teraz panna Oliwia. 10. Prania. 4. Pralnia. Co nie? Izba chorych. Co? Ja nie jestem chory. Chyba. 6. Osadzeni. Chyba. Sala widzeń. Spoko. No cóż, zaczyna pan Kuba, który ma 3 akcje. Nie jest ci za daleko? Raz, dwa. Krzepa jest za akcję, nie? Tak jest. No dobra, krzepa. Trzy tego. Dobrze. Teraz. Tu się bierze. Max. Dobra. Okej. Dzisiejszy odcinek sponsoruje... Mandarynki. Hiszpańska mandarynka. Co? Nie hiszpańska. Nie? Jaka hiszpańska, zepsułeś cały sponsorik. Tam... No dobra. Brytyjska. Jaka? Amazońska. Amazońska. Olej. Alcatraz grę dostaliśmy od... Kuźnika. Od Gramela. Kuźnia ją zrobił, a nasz kolega Gramel... O tak. Jest. Tak było. Czy to już jest, mój drogi? Stąd tu. Spoko. Wszystko jest na odcinku. Wiesz co, żeśmy jeszcze źle zrobili? Z tego wszystkiego nie wylosowaliśmy zadań. Właśnie tak się dziwiłem, że to Dawaj, losujesz zadania, czyli bierzesz zadanie i ustawiasz go. A to pierwszy rząd to co i tak?
Dobra, weźmiemy zadanie A. I teraz cyferkę. Który będzie? Dwa. Tutaj kładziemy zadanie. Toś mi się dopiero teraz pojawiła się okazja. Podspód. I jeszcze dwa zadania. A. B. Co to jest? 11. 11, proszę Państwa, to jest tutaj. I C. 1. Aha. Dobrze, czyli Maxu, już jesteś blisko, jestem żółty, to jestem bardzo daleko. Bardzo. Maxu jest blisko do niego. Właśnie to samo chciałem powiedzieć, że ja już zaczynam. I ja już sobie biorę za jedną akcję kluczyk. I za drugą akcję koszulkę. I to będzie tyle. Teraz ty. W razie czego pytaj się. A my ci to wszystko zgodnie z instrukcją powiemy. Wezmę za jedną akcję koszulkę i za drugą akcję. Bardzo dobrze. W porządeczku. W takim razie losuję koniec tury, tak? I wchodzi strażnik. Pani strażnika losujesz. Czyli to. Numer 5. 5. O, to już jest 3 chłopaków tutaj. No i teraz kozła ofiarnego już normalnie idziemy. No to co? Kogo bierzemy na kozła ofiarnego? Nie, możecie. Nie. Nie, bo ty jesteś dobrym kozłem ofiarnym i nam bardzo przeszkodzisz. Nie wiem. O, może ciebie. O, świetnie. Nie, ja oddajmy jako kozła ofiarnego. Max, to co na ulicę? Nie. Nie, poczekajcie, chłopcy. Poczekajcie. Oczywiście mnie możecie zrobić. Dawaj na bójkę. Mhm. O, ale sojusze muszą być otwarcie mówione. Tak, trzeba sojusze otwarcie na tym. Znaczy ja. Żeby się myśleć. Dobra. To co? Ja mówię na oliwkę, żeby on. Ja bym dał na Maxa. Nie znowu jestem list. Ja decyduję. Czekaj, ale ja nic nie powiedziałem, no to Max. Naprawdę, mój, kurde, to jest dużo. Maksymilian, jesteś kozłem ofiarnym, nasz drogi przyjacielu. Maksymilian jest doświadczonym graczem, także... Ale mogę być kozłem ofiarnym. Ten... Pięcia akcji bym miał. Jestem doświadczonym graczem. Grałem raz. Doświadczonym graczem. No słuchaj, no doświadczony gracz to jest... Kuba, teraz ty. A ja jestem. No, pierwszy. Teraz już pamiętaj, że nie jesteś ty. Aj kurde. No i to, że nie blastowałeś tej zadania na początku mi popsuło w sumie. Troszeczkę, dobra. Prawda? No. No ale wiesz, tak szefa też ci się przydaje, tak. Jakby nie patrzeć. A wiecie, że my kolejny raz. Boże, kolejny gracz. Kolejny raz gramy na tych siwych. A ta wersja doświadczona jest na tych złotych, pamiętasz? Dobrze. Ja robię punktu krzepną 3 akcje. Nie, jeden raz. A, 3 akcje, bo tam. Słucham? Jedna, druga i teraz na koszulkę. Wiesz co, bo siwe to jest dla takich, wiesz, nubów, a ten złoty kolor po drugiej stronie, jak jest, to jest dla takich. Co my na tym robimy, kurde? Tak. Diamentowe dla nas powinien być. Oczywiście, że tak. Jednak trzecia strona dwustronnej karty powinna być. Ładnie, żeś to powiedział. Ale ja, tak? Tak jest. I 3 akcje. 3 akcje. Jesteś, pamiętaj, kozłem ofiarnym. I know. First. O, po angielsku mówi. Nie? Co ty robisz? W końcu jego godziny za niedługo. To co będzie tu? Tak? Raz, jedna, dwa, druga, trzy. Trzecia. Nie, bez wzięcia. Bez wzięcia już. Ty nie liczysz wzięcia jako akcję. Co to jest? Liczysz jako akcję wzięcia. Raz. No. Dwa wziąłeś. A, dobra. Nie. Spoko. Trzy. Jesteś tutaj. Nieważne. To teraz ja. Gdzie jest mój pionek? O, Jezus Maria, popatrzcie. To ja już robię ten. I zadanko. I makie dostaję z tych. I poczekajcie, żebyśmy pokazali graczom, jak to się robi, to znaczy widzom. To jest tak. Ja dostaję. To ja dostaję A. Teraz odkładamy na spacerniak. Gdzie spacerniak? Tu. A sala widzeń? Tu.
A, no to sala widzeń. Ja z sali z powrotem tego. I teraz tak, ja dostaję A. A my B. Teraz to jest w środeczku tu. I wszyscy oprócz kozła ofiarnego dostają F. Więc łącznie ze mną. W tym przypadku ja. Wojówku, ty białeś nie podaj. No właśnie, tak sobie myślę, żeby to kurczę tutaj. Bo Natalia będzie, prawda? A ty bierzesz sobie F. Teraz Natalia, droga Natalia. Ale musisz wylosować zadanie, czyli wziąć. Oj, kuciarki przeszły. A czego? Dobra, tak zrobię. To i to. A po tym o tym? Tak. Tak, to i to. Ja na tego ten myśl kuciarki. Jak jest ten? E. Jest E? Nie ma. I na 3. Na 3. Gdzie my mamy 3? No to tutaj. Dobra. W tym momencie jest, wygląda sytuacja tak. U tego kolesia, który zdobył pierwszy punkt. Teraz pan na A F w sumie. Tak, A F. Teraz ty. Bo w zagranicznych szkołach najlepsza, zarazem najgorsza ocena. Dwie akcje. Która jest najlepsza? No. A. Najlepsza F. To to biorę tak. Biorę koszulkę. A weź tak moją A plus. I... Możesz nawet na ukos iść. I tutaj na przykład. A, już widzę, gdzie ty chcesz. A wiesz, ciekawostkę, że w Gruzji. Gruzja, wiem gdzie jest, no. Jest to na 7. Naprawdę? Tak, bo ja miałem koszulkę z Gruzji. I płakała, jak dostała 6. Gdzie? W Ukrainie są 10. Dziesiątka w Ukrainie? No, na dziesiątkach. Ten. A od ilu? Od jednego? Znaczy, tak, u nas to na przykład... Nie, na Ukrainie na przykład... Jak u Ukrainie, jest tak? Nie. Tak jak jest u nas jedynka, to u nich jedynka, dwójka. Bodajże się zalicza i trójka. A nie, bo od jedynka, dwójka i tak do 8, nie, do 7, a potem 8, 9, 10, no to jest... Czy ktoś z Państwa chce? Ja nie, ja się na żarem do sobie oddaję. Patrz widzowie. O, tak jest, dla widza. Jeżeli wygracie konkurs, który teraz właśnie ogłosi Kuba, to prześlę wam cukierka. Co to jest za gra? Jeżeli odpowiecie, to... Pierwszy, który odpowie, przesyłam cukierka. I dostanie serduszko. Od kogo? Od wujka. A jak ja mam zrobić to serduszko? Boję się. A, pod komentarzem dostaniecie się serduszko, oczywiście, że tak. Wchodzi strażnik, panno i obserwacje na Instagram. Dokładnie tak. 12. 12. Dobrze, kozioł ofiarny. Tutaj. No dobra, no to teraz kozła ofiarnego już jedziemy. So, czas na zemstę, moi drodzy. Ja już mam tego dosyć. Do co, Oliwia? Ja czym ja? Do Maxa. Oliwia czy ja? Ja bym wziął mnie. Zemsta jest słodka. O! Jednakże i tak Oliwka jest. Dobrze, Oliwia jest kozłem ofiarnym. Koźlicą, proszę koźlicę. Ja też nam. Oczywiście. Pierwsza akcja. Zostawij włosy. Używam punktu krzepy. Mam jeszcze dwie. Druga Słuchaj. Akcja. I trzecia akcja. Bardzo dobrze. Tutaj też jest. Przesuwasz dwóch dowolnych strażników gdzieś tam po planszy. Tutaj bierzesz 3 punkty krzepy. Tutaj bierzesz chyba ten pistolet, tak? Mhm. Tak to było. Tutaj koszulkę, tutaj tego. To oznacza, ta przekreślona karta, że wybierz jedną kartę szantażu innego więźnia i odrzuć ją. A tu sobie będąc kozłem ofiarnym, gdzie jest ten? Tutaj, u naczelnika. Czyli ty już zrobiłeś. Mm-hmm. Teraz ty. Okej. Znowu po angielsku mówisz. Znowu mówisz. Okej. Okej. Ale jakby będzie tak okej, to by było po polsku. Okej. Ciekawe jest pruskie. Okej. Co? Ciekawe jest pruskie. O nie, to ja nie potrafię. Lepiej co po polsku potrafię. Widzę. Pierwsza akcja. Pierwsza akcja. Druga akcja. Świetnie. To teraz ja, tak? Na to wychodzi. Na to wychodzi, że teraz ja i mamy... Gdzie wy w ogóle przypad... mamy a tego? A to nie było przypadkiem tak, że jakiś trzech strzelników coś z stroną tego? No, wziąć co chodzę. Tak. To no. Znaczy, jak jest trzech strażników, to... Do punktu akcji. Nie możesz wykonywać żadnej akcji po kosztującej punkty akcji poza ruchem i zagraniem karty szantażu. Nie trzech.
Czyli nie możesz. A więźniowie przy czterech nie mogą tego. Dobra, to teraz ja. To ja wchodzę tutaj za jedną... Czekaj, ja dobrze mówię? Za jedną akcję i pobieram sobie kluczyk. Tak to jest właśnie. Diabeł nie może, tam babę pośle. Ja sobie wziąłem i to jest koniec. I to jest koniec. I to jest koniec. Kozioł ofiarny teraz. Teraz ty, koźlica ofiarna. Masz trzy akcje. Będąc kozłem ofiarnym, przede wszystkim... Jest problem, bo w angielskim kozioł się nie odmienia na kozło i koźlica. W angielskim. A w hiszpańskim? A wiecie, jak jest po hiszpańsku kozioł ofiarny? El chivo expiatorio. Może ja też to. Cicho, uwaga, bo teraz będzie... No, ty tu oczywiście graj. No proszę, no. Biorę cicho. Jedną tu. El cicho. Expiatorio. No to jest jedna akcja, bo ja nie przeszłam na nic. Nie wiem, nie wiem. No, czyli jedna akcja. Chcesz czytać? No ja wam przeszłam. El cicho. Dobra. El cicho. Strażnik expiatorio. El cicho. Dobra, chodź. Dawaj, strażnik wchodzi. Nie! Ona niech tego już robi. Który numerek? 9. 9. Numer 9. 8? Tutaj. 8, dobrze. Dobrze. Ja mam teraz plan. Ja bym dał na wujka. Dziś, ponieważ wujek ma, zobaczcie, 2. No. Ja teraz wykonam zadanie i będzie miał 3. A tak wy dostaniecie po jednym. Ty dostaniesz 7 przynajmniej. I ona będzie miała 1. Ty będziesz miał. Ja bym dała wujka. To jest dobra argumentacja. Nie, to nie jest dobra argumentacja. Mój ulubiony kolor czarny. Drugi ulubiony. No i bardzo czarny. Dobrze, i ten czarny. Trzeci ulubiony żółty. Niebieski, ale niebieski to jest. Kolejasz? Jaki? Nie wiem, czy moja argumentacja się przekonała. Nie, Kuba, ja wiem, że ty dobrze myślisz. Ja wiem, że ty dobrze myślisz. Daj żółty, zmienia na żółty. Nie. I decydujesz, kto wygrywa i zadecyduj na wujka. Nie, dajesz na siebie. Nie. Dlaczego ty tak zrobiłaś? Nie, jeżeli ci serduszko podpowiada, że czerwone, nie. To musisz tak zrobić. Weź na wujka. Jaki numer? 3. 3. No i wujek jest kozłem. Dobra, niech tak będzie. Koźlica, ofiarnica. Coś ty robiła. 3. No jasne, anieli. Zaczynam. Kurczę, nie mam zielonego. Zaczynam. Pierwszy punkt akcji. Tak jest. Drugi punkt akcji oddaję z wami. Tak jest. Zgadza się wszystko. Wszystko się zgadza. B. I teraz tak, idzie to na spacerniak. Nie wierzę w to. Do drugiej. A jak mogę to wylosować, bo nie będę wiedział, że... Nie. No. Pamiętasz, żeśmy tak mówili, nie? Dopisujcie sobie B. Spacerniak i salami. Ale słabo. Sobiutko, pani. Nie idzie. No mi splejnąłem niestety. To tak już nie oddało. Trudno. Pamiętajcie, widzowie, B nie oddaję. Pan Maksymilian. Niestety. Nie nalałeś trzeciej. Raz, dwa, trzy. Mówiłem trzy. Ja mam, raz, możemy się zamienić. Dwa, trzy. A co tu dolała? Dolej zimny. Nie, no teraz to żeś przesadziła. Dolej do zimnego zimny. Do zimnego zimny, okej. Dobra, wypij to jednym haustem. Co? Nie dasz rady? I ty. Polak potrafi. Zorujemy za 0,7 tutaj, widzowie. Ja nie mówię, że jestem Polakiem. W sensie Polakiem nie jestem, natomiast... Nie jestem człowiekiem. Ach, no dobrze. Właśnie mówię. To teraz kto? Ty. To jest mandarinka. No widzisz. Wrażenia. Bo to jest właśnie tak. To jest takie, są właśnie wrażenia. Wait. Znowu. On nie jest Polakiem, on jest Anglikiem. On jest nie jest człowiekiem, on jest Anglikiem. Mam propozycję. Proszę, bluzki. Musimy losować zadanie chyba. A właśnie, kurczę, co ty? Nie tak. Dawaj. Zostało jedno zadanie. Losuj. Więc... Mam... Dwa zadania są. E. Jest E? Jest E. Czyli kolejna. F. 9. Gdzieś dziewiątka? Mam propozycję. W następnym roku nagrywamy vlogmasy. Co? Co to znaczy? Vlogmasy. No, że świąteczne vlogi. To są vlogmasy, a nie vlogmasy. A czego nie możemy w tym roku? Vlogmasy.
Vlogmasy. 7 godzin. No w tym roku, no to ile nam zostało? No jaki? No do 24 się zawsze nagrywa. Tak. 24 się nagrywa? Do 24 no to... grudnia. Taki kalendarz adwentowy. No to w aaa. Czyli tak co... Codziennie na przykład odcinek o 15. I to musi być dokładnie o 15. Nie. Czyli trzeba go nagrać tydzień wcześniej i puścić go o 15, tak? Nie, oni tak nagrywają, tylko choinkę zostawiają. Czy ty już wszystko zrobiłeś? Nie, no się tak, albo ten zupę. Ty z kozy umówiamy. Nie, tak sobie nie wiem. A, on popatrz. Reklama. Dobrze, to teraz ja. Ja będąc kozłem ofiarnym idę tutaj za jedną akcję. Za drugą akcję kupuję sobie krzepę. To dawno było. No tak, ale jakie? Za trzecią akcję koza ofiarnego przechodzę tutaj. Czwarta akcja to jest z trzeciej do drugiej mogę sobie jedną akcję wziąć. Serio, ja już znam. I to. Serio ci mówię. Kto to jest ta Akio? By nie usłyszałem? Nie, bo jest taka drama na YouTube była, że ten, first off, ukradła styl piosenki. Kto ukradł? First off. A kto to jest first off? Nie wiem. Taka potuska. I za trzecią akcję. Nie wiem. A czego? Ty nie masz trzeciej akcji. A nie. Ty jesteś... Nie jesteś kozłem ofiarnym. No. No to czyli to będzie już. Pani, wchodzi strażnik. Numer? 10. No nie, ale... Zaraz. Wykonanie akcji kosztuje 2. Ja cofam się, bo ja zobaczyłem, że tu jest tych dwóch koleś. Także jest pełna sprawiedliwość. Wszedł strażnik, teraz ty. A nie, teraz kozła ofiarnego. No. Widzowie, posłuchajcie, teraz powiedzcie, kto powinien być waszym zdaniem kozłem. Nie, no i słuchaj, patrz, już zebrała wszystko Oliwia. Ja daję na siebie. Ja dalej, ja daję na siebie. Dobrze, Oliwka. Przemyśl to. A i tak wyjdę sytuację, kto będzie. Dobrze, to znaczy wiesz. Jest wszystko w porządku. Ale to tutaj weźmie ciebie. No ta dziewczyna się ustępuje. No. Przecież ona się nie obraża. Obraziła nie się? No przecież. Przeciwnie. Kurde, a to... Czyli nie, no widzowie. Nie, no mnie ktoś potrafi wyzwać, a ja potrafię mu się zaśmieć świat. Bardzo dobrze. Widzowie nie lubią mnie, nie chcą widać kozła ofiarnego. Kurczę, a moglibyśmy to zrobić online, taki wiesz, czat. Nie, ten... Live. A nie, ja mam tylko 9 subskrybentów, to chyba nie mogę. Nie wiem, no, live można robić od 8 subskrypcji nawet. Naprawdę? No. Live można robić, tylko musimy mieć kanał spersonalizowany pod live. A jak to się robi? Bo ja nas z tym starym kiedyś miałem, normalnie robiłem. To się nie da się live odpalić chyba na telefonie. Da się, bo ja robiłem live na telefonie ze starego kanału. Da się. Spróbuj. Nie, teraz nagrywam. Następnym razem, ja muszę, wiesz, hype nakręcić, nie? O! Tak, on zaczyna. Kuba. Live z rodzin. Ja no zawiem. Przepraszam bardzo, ale jest, że dla jasności jest 12, 12 w dzień. Tak. A nie. Wieczór. Panie? Zastanawiasz się, co zrobić. A i oczywiście ja nie mogę tego zrobić, więc sobie przesuwam. Co to jest? To jest, że zabierasz kartę każdemu, byle jakiemu graczowi. Na palka masz mi nalać gorącej. Nalewam gorącej. To jest 1-3. Dobrze. Pierwsza. Tak jest. Nie obrażaj szczurów. Dwóch strażników. Coś. Tak jest. Dwóch strażników i dwóch więźniów musi być, widzisz? Dawaj. Musi być dwóch więźniów. I już mam jeszcze jednych, już mam krzepy jeden. Tak jest. Idę sobie tu. Tak jest. Maksymilian. Mm.
czego ci brakuje? Właśnie chodzi o to, że mam złe przedmioty. A, no to w razie czego wyrzucę. To wyrzucaj od razu. Nie, no tylko bubluzka. Ale to jedna akcja. To jest jedyna akcja. Nie możesz, a nie, możesz tu wejść, bo myślałem, że jeszcze... Wejść mogę. Pewnie, że... A to jest darmowa akcja w razie czego. Tutaj na tej planszy. Dobra, czyli to tyle, tak? To teraz jo. Czyli wymienianie kogokolwiek na pistolet. To jest napisane tak. Już czytam. No to możesz to wykonać, jak jest darmowa. Tylko, że jak jest trzech, to nie można. Nie można wykonać żadnych akcji kosztujących punkty akcji. A, no tak. Słyszysz? Nie, to jest napisane. Ja ratuję, wymień jeden dowolny fant lub jedną kasę na dowolny fant, który znajduje się w tej lokacji. Jest to darmowa akcja. No to zrób sobie. I znowu ja znowu ja im ratuję. Znowu im ratujesz grę. Już odłożyłem. Ja nie chcę się wracać. Ale z tej lokacji. A nie, no to jakiemu nóż jest potrzebny, to już wiesz. Już nie tym idzie. Dobra. Ale to jest OP w sumie. Jednakże po co mi pistolet? Słuchaj, no to wszedłeś tu, tak? To jest jedna akcja. Teraz nie wiedzą, że mogę to zmienić, to powiesz. No dobra, ale możesz sobie... Ja to już nie mam. Nie możesz. O, nie, mam nie oczywiście, że. A ty w ogóle nie możesz zrobić przecież, bo jest trzech. Dobra, to teraz ja. No bo ostatecznie nie może tego zrobić, bo jest trzech facetów. A co nie możesz zrobić? No żadnej akcji kosztującej. Nie możesz zmienić akcji. No. To teraz ja. To teraz ja. To będzie tak. Jeden punkt akcji. Ale zbożywiłem sobie. Drugi punkt akcji. Koniec. Poczekaj. Wydaję. I trzeci punkt akcji. Do czego to jest? A, do tego pod spodem. Kuba, uciekniemy, co? Zapytaj, żebyśmy uciekli. Mam dobre RPG. Teraz ty, dziewczynka. Pierwszy punkt tak akcji. Jest. Drugi punkt akcji. Jestem kozłem ofiarnym. Tak jest. Trzeci punkt akcji. Spoko. Mogłaś sobie inaczej zagrać. Weź tutaj koszulkę. Zamiast. Ale ona ma wizję. Wchodzi strażnik. Wchodzi strażnik. Jak to brzmi? Musimy wierzyć. Natalio! Numer? 4. Numer 4. Dobra, wybieramy kozła ofiarnego. Kogo? Maxa. Wójka. Ach tak. Nie, poczekajcie. Kto tam ma więcej tych? A ja bym skorzystał z tego, że... by ją jeszcze raz wybrać. Ciebie? Ją. Z czego? Bo nie wiem, jak się gra kozłem ofiarnym. Musi się nauczyć, prawda? Tak. No, słuchaj, ty musisz się nauczyć. A poczekaj, no to już ci mówimy. To bo teraz będzie miała 4 punkty akcji. Tak, ty będziesz już teraz miała 4 punkty akcji, bo jesteś wybrana po raz drugi. Ale słuchaj, dochodząc tutaj. Dochodząc tutaj, możesz za punkt akcji wziąć kartę, która w jakiś tam sposób przeszkadza graczom. Możesz ją wykorzystać w tej rundzie, jeżeli masz jeszcze akcję, ale możesz. Pewnie nie wykorzystał. Ja już. Spoko. Pan Kuba. Owiąc. Kurde no. A i od razu umawiamy się. Bo teoretycznie po nagraniu już wiemy jak grać. I Alcatraz, która następna gierka? Druga część Alcatraz. Druga strona kart. Co? Druga strona kart. No dobra. A później jaką gierkę ogrywamy? Pamiętacie, że mamy jeszcze tamte... Arkham. A, horror w Arkham. Pierwsza akcja. Okej. So. Wiecie, jakie my mamy jeszcze tamte te... giereczki? Teraz ja. No jest lipa troszeczkę. Znaczy, no nie, może nie lipa taka, bo jest to jeden punkt akcji, a że ja muszę wykonać zadanie, to muszę wykonać dwie punkty akcji. Dwa punkty akcji wydać. Słuchaj, czy ja mogę w tym momencie, ty, który ratuje grę, wydawać punkt krzepy i zostaje mi? No chyba mogę, nie? Teoretycznie. Dobrze, w takim razie dostaję E. Dostaję E.
A uwaga, wy dostajecie moimi... Co? Co? C. Wszyscy. O, no poza oliwką. Poza oliwią. Bo słuchajcie, by się coś popełniło. Krzesło widzowie strzeliło. Losuj. Bąku, losuj. Strażnika? Nie, zadanie. D. Czy jest D na planszy? 6. Być nie ma. Nie ma. Dobra, 6. Spoko. Spoko, spoko. O! Czyli co? Kto tu ma tu tak blisko? A ja pytanie. Tak jest. Jeżeli jest strzał, strzykawka i klucz, a ja myślę dodatkowo miecz, znaczy nóż, no, to mogę to wykonać i powiedzmy, że mi zostaje. Ja? Właśnie. Czy muszę mieć dwa IP plus jeden, jak ten slot? Mogę mieć zapomniane coś, tylko po prostu mi tu ten zostaje, co nie? Jeśli chodzi mi o to, że te dwa mają no, nóż w jakimś punktu, po prostu nóż mi zostaje, tylko te dwa odkładam. Tak. A ja w ogóle o to tego i tak, dokładam na spacerniak, bo to jest dopiero sala widzeń, to jest dopiero myk, że cały czas obracamy się tutaj. I zobacz, jak jest blisko, kurczę, do tego. To znaczy zrobić to i to i ktoś wchodzi. O, kozła ofiarnego. A nie, 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 sorry, kurczę, ona jeszcze ma 4 akcje. Ona może nas tutaj rozwalić. Raz. Tylko my uciekamy, nie? Tak, Kuba, my uciekamy. To jest teraz ona. Niech tak będzie. Maxa weźmiemy ze sobą. Idę na barana. Dziewczyny, po co nam kobieta na wolności? Weź. To źle brzmi. I to, słuchaj, ja tu, tak jak my tu patrzymy, to w pakiecie dwie dostajemy. Nie no, nie mogę zrobić F. Nie, teraz sobie nie, nie możesz, zrobić. Nie możesz, będąc kozłem ofiarnym, nie możesz. Trzy. O, kurczę. Dobrze zrobiłam. Czy ja wiem, ja bym to zrobił lepiej. Ja jestem wchodzi strażnik. A zrograjmy taką grę, że ja od początku do końca jestem kozłem ofiarnym i ją dokuczam. Nie. Ty przegramy. No. Ci się cieszy. Ale wyjście mi. Przegrywam, jak wszystkie strażniki wejdą. Ale co z tą kartą? Nie no, ona sobie ją trzyma. Nie musi jej czytać, nie musi nam pokazywać. Pokaż tą kartę. Nie. Co tam ma? To co teraz? Uwaga, losujemy kozła ofiarnego. A ja bym wziął Maxa teraz do odmiany, wiesz, nie, nie bierzmy Maxa. Ale Max... Maxiku, ona ma kartę, może nam przeszkodzić. A jak nie przeszkodzi nam? Ale trzeba myśleć, wujku. Tak mówisz? Weźmy racjonalnie. Patrz na się, od razu na siebie! Państwo tego nie widzą. Ja mam dajesz, tam. Wujku, dajesz! Tak? Dajesz! No nie! Tak! Thank you! Już that's jedno. Fine. Jedno, no, sorry, ale sorry. No, patrzcie widzowie, użyłam punkt krzepiąc akcję. Jedna. Uwaga. Druga, trzecia. Brawo! Jak on to zrobił? Czy wy państwo widzieli to? To zrobił tak szybko, że nawet pokaż, jak tą rękę tak wsadzałeś tutaj. Tak. Pokaż. Ależ to tego! Panie koźle, jedziesz pan. Czekaj! Dobra, wszystko w porządku. Aż się, kurczę, zestrachałem. Tylko nie mów, że chcesz zrobić to, co... Uff, bałem się, że... Trzy. Co zrobiłeś? Właśnie? Dobra, milcz. Trzy. Dobrze. Mogę trzy ruchy. No, jeszcze jeden. Jeszcze jeden możesz. Wydać punkt krzepy i wziąć kartę na przykład. Bałem się, że cię okradnie. No, ale... Jaki stres, Boże. Co masz? Ale chyba na to nie wpadł. Punktacja. Nie ale punktacji. Pierwsza osoba. Osoba, która jest ostatnia, ma najlepiej, moim zdaniem. Bo właśnie kogoś okradnie. No. To jakby. No. No tak. No tak. Jeżeli pierwsza osoba okradnie, no to wiesz. No. Stoi na sobie osobą, to nie jest. Ja nie jestem taki i ja nie kradnę. Dobrze. Cóż, moi drodzy, to teraz ja, tak? To co to jest? Mogę zobaczyć. Nie wiem, co to jest. Pokaż. No pokaż. Ty, to nie będzie. A, jest, to jest ten. Quety objęto jedno punkto di dinero. Nie, to nie. Z drugiej strony. Jeden dowolny posiadany fan lub jedna kasa wybór. Okej. Kurczę, to jest napisane. Jak? Może zabrać jednego fanta lub kasiorkę. To teraz ja.
Na zdrowie. Na zdrowie. O, dzięki. Gdzie jest ten pokój, ten taki, co można przesuwać? Jaki? O, tu jest. Tam. Tu. No masz pewne miejsce. No właśnie tak się zastanawiam, co by tu kurczę... Co by tu zrobić, to znaczy... Zaraz, to ja nie mam nic, tu są dwie te... Dobra, to ja robię tak. To ja robię tak. Jedna akcja, druga akcja, za trzecią akcję... mam trzy akcje. Dobra. Dobrze zrobiłem? Dobrze? Tak, bardzo wyśmienicie będzie. Słyszeliście? Panno. Tak, tato. Pamiętasz, pamiętasz myślę po budzie? Tak. Tak. Dobrze, tato. Można nie przesunąć jak to trzech strażników i można przesunąć czwartego? Rozróbę. Wszczynasz rozróbę, to znaczy gdzie chcesz przesunąć? Znaczy przejdę sobie tutaj i jedną akcję. No tak. No może. Tutaj? No. To znaczy tak, wchodzisz tu, wykonujesz akcję, przesuwasz dwóch strażników. Możesz sobie jednego na przykład stąd przesunąć gdzieś i jednego stąd przesunąć gdzieś jak chcesz. Tak. Skąd chcesz, gdzie chcesz możesz przesunąć. Przeczytam ci to, jak to jest napisane po polsku. Przesuń dwóch dowolnych strażników między dowolnymi lokacjami. To było po hiszpańsku. No już przetłumaczone od razu. Paczek, kurczę, zablokowała. Ja wiem. Zrobię rozróbę. Można zrobić. Czemu ja zastanowiłem co? Nie wykazałaś inteligencją chyba. Nie, mogła to co chyba będzie musiała być ty. Mogła to lepiej zrobić. Przepraszam bardzo, ale jak? Kiedy? Co? Ja stałem tam na karty. Tu stałaś. Tak. Chyba kiedy? Pomyliłaś pionki. No. Nie, bo ja jestem ciągle zielonomica, tutaj przeszłam i zabrałam, żeby tutaj postawić. No to kto to czerwony ten? Ja byłem czerwony. Ja jestem czarny, ja się ja stoję zaraz na szóstym. To kto czerwonego ruszył? Ja czerwonego ruszyłem? Może tam. A, czyli to był... Czyli... Nie. Nie. Dobra, no, nieważne. Na nagraniu będzie. No. Będzie. W komentarzach piszcie. Tak. O, drugi, bo mamy jeszcze jeden cukierek. Druga osoba, która napisze, ale nie ta sama. Chyba, no, że chcesz... Ale potem dwa. Słuchaj, tu konkurs się jeszcze nie kończy. Jest pięć. Tak jest. Uderzyłeś się, daj pocałuję. Wchodzi strażnik. Dobra, i dobra, trzeba kończyć tą grę. Kuba decyduje. A wiesz, wujku, że gdyby mnie to, żeby mi by się wylosowało, bo ja już bym miał... Już byś miał, nie? Jednego by mi brakowało w sumie. No. Widzę. Czy widać? Nie widać, że tasujesz. Musisz bardziej o tutaj... Jego kartę mogę użyć tylko jako kozioł ofiarny. Dobrze, no to cóż. Nowa runda, nowy... Kuba, jedziesz. A nie głosujemy na kozu. A, no głosujmy. No to ja, ale to chyba jest oczywiste, że to ona będzie, dziewczyna. No ja nie wiem. Ty, bo, ale ona ma kartę, nie? No ja nie wiem, może wujka. Jak, a może ciebie? Nie. Ciebie? Wujek wie, co on ma za kartę. Nie, nie wiem. A czekaj, nie, to nie, bo pozbawia jednego fanta, to nie. Ale to i tak, słuchaj, to i tak ty, on ma jednego... Wujku! Przecież przeczytałem! Tego przekazu jeszcze nie da! Czy to Wujek? Nie wiem, może się na mnie. Nie, nie wiem, co ty chcesz mi powiedzieć. Nie, zmień. Zielony mówi to? Nie. Ale dlaczego? Nie. Ty, ale to i tak bez sensu. On nie zabiera. Pomyśl, wujku. On nie zabiera. Pomyśl. Czekaj, poczekaj, słuchaj. Pomyśl. On ukradnie w razie czego jej fanta. No i po co to Wujek mówił? Nie po co to Wujek mówił? Ty sobie znasz plan. To dobrze będzie, przecież ona już ukradniesz jej ten fant, panie koźle ofiarnym. I to, a, to mi się jakoś przyda. I to nawet dwa razy. Słuchajcie. Bo motyw jest taki, że kozioł ofiarny też wylatuje z więzienia, może wylecieć, jeżeli ma kupę tych wszystkich tych i zostanie zwykły grant. Kuba, teraz ty. Patrz, ja zapomniałem tego.
A, czyli to my tak ten. Coś źle wyglądało. Gorącej. D. Dopisujesz i bierzesz. Czekaj, wybierz ty jakiś ten. B. Nie wierzę. B. Ale ja mam. Znowu mi się B trafiło. Jednakże... Ty. Nie. To jest twoje imię B. Ja mam jeszcze jeden punkt akcji. Mam jeszcze dwa punkty akcji. Dobra, ale wylosujmy ten zadanie. Jeden punkt akcji. Wylosujmy zadanie, Natalia. Wylosujmy, proszę cię, zadanie. Jeden punkt akcji. Jak się nazywa? F. Nie ma, nie może być F, bo jest już F, wybierz inny. Na czwórce co będzie? D. Może być D. D jak Daniel. Dagmara. O, Dagmara na przykład. Ja bym sobie chciał powiedzieć. Nie, i D jak Dagmara. Myślicie, że Dagmara nie chodzi już na Instagrama i nie ma... Ej, Dagmara. Dagmara. Tak, sobie. Dagmara będzie oglądać i... Ty już dałeś rady? No. Teraz on? No. Teraz ty. Zabieraj te fanty. Wiem. To powinno być tak. D jak ananas. Nie możesz to opinować. D jak ukulele. Ale pokaż tą kartę. Bo ty tak by musisz pokazać, nie pokazał jak ją używasz. Ale może ukraść. A no. Dwa razy. Ukraść i wziąć. No. Użyć karty i ukraść. Ja mogę wziąć dwa. Jak za dwa. Zaprezentujemy. Za jeden ruch i później za kartę. I wydaną punkt krzepy. Tak, nie. Nie wydałeś. Za punkt. Za punkt, bo się ruszyłem, zabrałem jako punkt akcji i użyłem karty. Nie, to jest coś, użycie karty też kosztuje punkt akcji. To wydaje jedną krzepę. A wiesz, że to na niej lepiej, że jej zabrałeś? No. To nic, zabrał. Nie przejmuj się. Dlaczego mi nie zabrał, i to byłoby tego? Ej, co? Wymiana dobrowolna. Między graczami. No, to jest darmowe. Czyli... To jest darmowy wykup. Czyli my się wykup możemy wymieniać. Nie. Dobra. Możemy. A my tego w ogóle nie korzystamy. Nigdy nie robiliśmy. Ale myślałem, że my wiemy, że możemy. Znaczy, no jakbym w sumie zapomniał o tym. No to jeszcze raz. Darmowa to jest wymiana, przekazanie fantów i tego, przekupowanie strażników. W ogóle też po kasę nie idziemy. No bo nie opłaca się. Nie opłaca się, prawda? To teraz co? Ja, tak? I słuchajcie teraz. Patrz. Ale zobacz. Patrz. Kończę grę. Znaczy nie wiem, czy kończy. To jest jedna akcja. Druga i... Druga akcja. Wydaje to... O. Jednakże... Może być jeszcze raz... Nie, nie może... I tyle. Nie mogę zdać, ale w razie czego... Ile masz kuba tych? No ale to z tobą uciekam. To następnym razem nie głosuj na mnie dlatego. I wygrywamy. To teraz dziewczyneczka. Na kogo wtedy głosujemy? Wiesz, tylko że oni mogą zagłosować na Wojta i wtedy Max zbiera bez kozą ofiarnym. Jak będzie to raz. No to niech mi zrobił, Max. A ty też. Jak ona co zrobiła? Wspaniale. Bardzo ładnie. Nie to, że coś, ale i tak Wojek jest przed tobą, więc może cię otworzyć. Zrobię to. Z zimną krwią. Z zimną. Dobra, to na kogo? Wspaniale na kozą ofiarnym. Cieszcie się, bo macie więcej. Czekaj, wchodzi strażnik na początku. Bo to może zaraz, kurczę, przyjść na czwóreczkę i nas pięć. Tutaj wszystko te. No dobra. Jest piątka? Tak jest. No to co? No ja mówię, no kurczę, bierzemy to. Rudą. Rudą. No nie jest ruda, ale no rudą. Ale niech będzie, że to jest dziewczyna rudą. Ile będziesz miała wtedy akcji? Jedną. Dodatkową. Dobra. Trzy będzie miała. A jesteś tylko konkretnie. Dobra. Ajajaj, gdzie ja mam ten zielony? A, dziękuję. Panie Kubo, jedź pan na przebój. Nic. Gdzie ty jesteś? Czarny. Ile to kosztuje? Nie wiem, bo to dostałem. Bo jak, a mogę wziąć dwie karty? Jak dwie karty? Za dwa punkty akcji. No. No tak. Mam trzy. Nie. Ale nie wiem, w sumie jakby i tak się już zakończyłem. To znaczy wziąć kartę i zagrać na przykład. No. Możesz, bo... Ale to i tak musimy... I tak nie da rady, bo ja nie wyłączę. I tak trzeba, i tak musi mieć szczęście, żeby po wzięciu tego, żeby wylosować
Nie, ja wezmę D. Aha, jeżeli to kosztuje punkt akcji? Tak. Kurde. Wiesz o co chodzi? No, zobacz, ty masz 2, ona ma 2. Ja wylosuję, rozumiesz? Czemu masz to tylko 3? A, tu 3 zadania, dobra. A, dobra, jeżeli ja będę miał więcej niż ona, wtedy ja idę z wami. Tak. A. Mówię, po co nam kobiety na razie mamy po 2. A jak ten to oni oboje zostają? Co? Jak ten to oni oboje zostają? Nie, jedna sobie zostaje. Nie zostanie on. No zostawiajcie mnie. Ja nie chcę cię umyć w jednej celi. Kurde, ma trafę. No. To znaczy, wiecie co? Ja wiem, ale tutaj coś na początku. Ale nie w celi. W pokoju, nie w celi. Tu jest napisane tak fajnie, wiecie co? Że oni sami nie wiedzą, jak się kończy gra. A wiecie co? Bo teraz bym wykończył. No. Sobie pogramy dłużej. No nie, mów mi kurczę, że będziesz tak robić bezczelnie. Ja pierdyka. No jest dopiero 12 ileś. 12.30 w dzień. No. Maxu, weź kurczę wiem. Ten. A wiem, ja wiem. Dwa. No i weź ich przesuń, kurczę. Jak to możliwe jest? Kurde, no dłużej możemy pograć sobie. Nie. I ich też mogę przenieść, czy nie mogę ich przenosić? Już nie. Nie ma. Masz dopiero w końcu? Ale nie, raz, właśnie nie znam. Teraz chyba 2 punkty akcji, tak? Zadanie wykonania kosztuje. No. Ale nie jesteś potrzebny, masz tak jakby 2. W sensie wiem, ale ja i tak wykorzystałem. Punkt 3 bym wykorzystał, ma 3. Dobra. No co ty zrobiłeś? Dobra, nieważne. No to ja wykorzystuję w takim razie te 2 punkty akcji. I nie mam tego. Przecież wiek ją okrada. A, ją okradam. To jest jeden punkt akcji. Punkt krzepy i wykonuję. Tak. Punkt krzepy wykorzystam. Znalazło się moje pióro? Nie. Mówiłaś? I ja ściągam i mam D. Co jest tutaj zaznaczamy. I teraz jest ważna sprawa. D. Nie mam. Ty masz. Ale jest tak. No to pokażmy widzom. Jest tutaj, już mam zapewnione. On widać, że seryjny morderca. A on zapewniony o... Seryjny morderca. Tak, nawet. U mnie seryjny morderca raz 2. No i słuchajcie. Ja was mam. Ja zapomniałam o tej karcie, a teraz sprawdziłam. Ale wiesz, że tak nie mogę. Ale my już uciekamy. Już teraz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Prezesa chcesz wykuł. Dawaj. A! Kurczę, nie było widać. Musisz o tutaj. Jakby się nie udało, to bym wykorzystała, bo wszyscy gracze poza tobą tracą jedną akcję i... A to nie jest jakieś takie mega dobre. No tak, ale to jakbyś siedziała na miejscu Maxa, to mogłabyś mnie zablokować, a ty jesteś ostatnia i... No dobra, i to był Alcatraz. Czyli na przykład weźmy, zobaczmy, co tu jest, kurczę. Na przykład, o weź, zobacz. Co tu jest? Na tej złotej tej. Bo tu jakieś inne, tak? W tym bolce. Tu jest, kurde, jakiś taki trójkąt, takie kółko ze strzałek. Jedno kółko ze strzałek? Tak. Akcja darmowa. Do jej wykonywania nie zużywasz. O, dobierze się tylko jedno i jest darmowa. A, czyli jeden pukrzep nabierasz. No to można 3 razy sobie wziąć. Bez sensu. No. Darmowa jest przecież. Też tak samo tutaj, jak jest darmowa, to można wykorzystać. Ciekawe, co to jest. A tutaj zobacz, czyli to będzie... Czyli to będzie... Aha. Jest płatna, ale jeden na 2 wymieniasz. Wymień jeden tak dowolny fant lub jedną kasę na 2 dowolne fanty. No to jest dobre. I płacisz jeden punkt akcji. Ty, to może to, kurczę, siwe to jest trudniejsze, a nie to złote. Ty, zobacz, dodatek jest. Zobacz pierwszy dodatek do Alcatraz. I tu jakiś który jest, czy coś? Dobra, jak wam się podobała, drodzy moi... Ja się jest dobrze. Tylko, że ja po prostu nie umiem grać na razie, to... Dobra, to... Poczekaj, nie umiesz grać, tylko jesteś... Pierwszy raz zagrałaś, cieszymy się i tak ci dobrze poszło. Dziewczynko, ty, Natalia, która losowałaś, grałaś już który raz niby? Drugi raz. To może zagramy jeszcze raz, to do obiadu. O kurde. Dziękujemy, trzymajcie się, cześć, pamiętajcie o konkursie i tak dalej.